Cześć, tu Teo, czyli witam Was tym razem w prośbie albo propozycji, czymś takim. Mianowicie od 30 marca do 12 kwietnia jest możliwość głosowania na zawodników, którzy w Europie, którzy wystąpią reprezentować nas na All Stars. Czyli co to właściwie jest All Stars? All Stars to jest turniej organizowany przez Riot w przerwie między sezonem zimowym a letnim, gdzie najlepszych pięciu graczy danego regionu będzie stawało przeciwko innemu regionowi, tak? Ale ci najlepsi gracze nie wybierani są podług jakiejś selekcji, tylko właśnie my ich wybieramy, czyli właśnie każdy, który chce, może wejść na stronę i zagłosować na swoich trzech codziennie przez te 13 dni. Pozostało jeszcze 9 dni. Jak widzicie, ja głosowałem. Można zagłosować raz na 24 godziny. Ja głosowałem, jak widać, jakieś 18, 20 godzin temu, nie, no, niecałe. I teraz o co tu chodzi? Mianowicie, widziałem, jakie listy są. Jest jedna zasada. Nie może być więcej niż dwóch graczy z tej samej drużyny wysłanych na All Stars. W tym momencie, na ten wybrany moment, pierwszym jest Rekkles. On jest AD Carry, więc automatycznie zajmuje pozycję AD Carry. Drugi jest Diamond i tutaj 130 tysięcy głosów, masakra. Drugi jest Diamond, zajmuje dżunglę, 117 tysięcy głosów, też masakra. I tutaj się robi dalej już lekki problem. Dalej jest XPK, nam idzie 99 tysięcy głosów, a zaraz potem Frogen, który też chce być na mi na, który też jest miderem i też by chciał, więc tutaj jeżeli Frogen wyprzedzi XPK, no to będziemy mieli każdego z innej drużyny, a tak to Fnatic już nie będzie mogło nikogo więcej dodać do puli. Dalej jest Darien, którego ściga ewentualnie Soas, który może zająć jego miejsce tylko w momencie, gdy Frogen wyprzedzi XPK. Ale to jest też jeszcze nie rozstrzygnięte, więc to się okaże. Dalej jest Alex Iś, który już prawdopodobnie ma bardzo małe szanse, żeby wejść na tego mida. Później jest Yellowstar, który jeżeli wygra Frogen i wygra Darien nad Soazem, to wtedy on będzie supportował. A dalej jest Edward, który jeżeli, i teraz uważaj, uwaga, jeżeli Edward będzie wtedy, jeżeli wygra XPK i wygra, nie, jeżeli wygra Frogen nad XPK i wygra Soas nad Darienem. Trochę to pogmatwane, ale jeżeli sami się w to wgłębicie, to zrozumiecie, o co chodzi. Chodzi o to ogólnie tylko, że jeżeli jest jakiś gracz wyżej i będzie na ta, i jest i ma swoją daną pozycję i ma najwięcej głosów, to on automatycznie tą pozycję zajmuje. Ale jest tutaj naprawdę duża szansa, żeby Polak, który zajmuje aktualnie 19 miejsce, miał szansę zagrać w All Stars. Jak? No właśnie dzięki Wam. I tutaj to wszystko, do czego zmierzam. Chciałbym, żeby Vander pojechał na All Stars, bo jest taka możliwość, szansa i naprawdę, no, warto, no bo Polaka zobaczyć na All Stars, takiego czegoś jeszcze nie było, a fajnie bym, wydaje mi się, kompilował z tym teamem i ogólnie te jego huki trashem to by była masakra, jeżeli by coś takiego wywalił, nie wiem, leci Bjergsen swoją LeBlanką, dostaje huka nagle i już nic nie może zrobić, nie? No, ale jak? Teraz jak? Właśnie o to chodzi. Musi być takie ułożenie, jakie jest w tym momencie. To znaczy Rekkles pierwszy, tutaj nie będzie wątpliwości. Diamond drugi, raczej też nie. Zresztą na Diamonda ja zazwyczaj głosuję, bo bez niego to All Stars nie miałoby sensu. Później musi być XPK, na którego niestety albo stety trzeba będzie głosować, żeby był nad Frogenem. Dalej musi być Darien nad Soazem. Po co? Będzie dwóch z Fnaticu i dwóch z Fnaticu i dwóch z ble, dwóch z Fnaticu i dwóch z Gambitu, Jeny. I wtedy automatycznie wszyscy poniżej suporci, to znaczy
Yellow Star oraz Edward nie będą mieli wejścia, bo będą trzecimi graczami z tej drużyny. I następnym supportem, jaki jest Niv, który ma w tym momencie przewagi 2400 głosów około, trochę mniej, 2300 coś. Ale policzyłem bardzo szybko, że jakby chociaż 300 osób codziennie weszło i zagłosowało przez te 9 dni, to automatycznie już by było 2700 głosów dla Wandera i to by wystarczyło. A ja wiem, że jest was na pewno więcej niż 300 i każdy, jeżeli wejdzie tam raz dziennie w link, który macie w opisie i zagłosuje na niego i na dwie inne osoby, na przykład w tym momencie na XPK, żeby miał zapewne trzecie miejsce i Dariena, żeby miał piąte i to by trochę pozwoliło Wanderowi wyjść do góry, automatycznie spowoduje, że jest szansa, jest bardzo duża szansa, żeby Wander wystąpił na All Stars i żebyśmy zobaczyli Polaka właśnie na samym All Stars. Oczywiście, no to jest dla was, to wy możecie. Ja szczerze byłbym zadowolony, jakbym coś takiego zobaczył. Byłoby przynajmniej ciekawie, bo jeszcze czegoś takiego nie było, żeby Polak pojechał na All Stars. Bo jeszcze za czasów, kiedy Szuszej był jednym z najlepszych graczy, to nie było All Stars, a teraz jest All Stars i fajnie by było. No więc to tyle. I możecie to rozesłać do znajomych, żeby tam poszerowali, żeby Do mamy, do taty wszyscy. pewnie. Dokładnie, do mamy, do taty. Niech mama też. Oczywiście, czy wchodzi się na tą stronę, na ten link podany tutaj, żeby zagłosować, to będą kazali wam się zalogować. Więc logujecie się. Bez różnicy, czy gracie na liście, czy łeście. I wtedy głosujecie. Do mamy, do taty, do kolegi, Do do rodziców. brata, do rodziców, co? I niech wszyscy zagłosują. To wtedy jest naprawdę duża szansa, żeby było ciekawie. Dobra, ja się z wami żegnam, na razie, cześć.